Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Beholder. Musiałem to przyciszyć. Może kto balansował audio w tej grze? Nie mam pojęcia, bo jest strasznie rozjechany. Tutaj mamy nową lokatorkę, która tu przyjechała. Zdążyłem już przeszukać, żeby mieć save'a, to zapisałem sobie całe biuro. Czy boże biuro. Cały ten jej item przeszukałem, zrobiłem profil i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji, poza nagraniem weszła nowa dyrektywa a propos właśnie posiadania soli, a że sól mam, no to mam kolejną rzecz. Po pierwsze, nielegalną, którą mogę bardzo ładnie spylić, a po drugie, mogę bardzo fajnie tym ludzi szantażować. Zobaczmy tutaj. Kilka godzin temu ulicą Krużwice wstrząsnęła seria eksplozji. Do wybuchów doszło w magazynach z artykułami gospodarstwa domowego. Nikt nie zginął, ale 15 osób zostało rannych. Sytuacja jest opanowana i nie ma powodów do paniki. Jutrzejsza pogoda, silny wiatr 16 stopni Celsjusza i przelotne opady. Głos prawdy. Towarzysze, wreszcie przemówiliśmy i usłyszało nas całe miasto. Do wybuchów doszło w fabryce, w której urzędnicy państwowi planują wprowadzenie 14-godzinnych zmian. Rząd nie słuchał pokojowych argumentów, więc usłyszał nasz okrzyk bojowy. Zmusimy ich do szanowania praw pracowników. Jeśli się nie cofną, to obrócimy ministerstwo w gruz. No, ciekawe. Nasz bohater nie ma komentarza na to. I w sumie ciężko się dziwić. Dobra, czy ja mam kamerki? Mam kamerki, dużo nawet. Panie Szpak, czy pan rezyduje, jesteś w swoim domu? Nie, no to bardzo ładnie, zgrabnie. Wejdźmy tutaj i okamę... Kurwa! I okamę... Jebana myszka. I okamerujmy całe to mieszkanko. Już nie tylko dwa miejsca zostały. Super. Raczej nic nowego się tu nie pojawiło, więc o to się nie muszę martwić. Aczkolwiek... Zapewne... Kiedy pojawi się coś nowego, na przykład o, taka sól, no to nasz kolega będzie trochę niezadowolony z tego faktu. O, to ciekawe, Ranek się bawi bronią. Trochę to niezgodne. Nie wiem, czy z prawem... To jest ciekawe, bo posiadanie broni jest niezgodne, ale on może mieć broń. Ciekawe, nie? Tak, tato? Co się stało? Tato, nie zniosę tego dłużej! Jeszcze jeden dzień w kopalni się powieszę! I co w związku z tym zamierzasz zrobić? Chcę wyjechać z kraju, tato! Jeśli zostanę tu dłużej, to w końcu zatracę człowieczeństwo! Człowiek z każdym dniem robi się teraz głupszy i nie widzę żadnego sposobu, żeby temu zapobiec! Dokąd chcesz jechać? Znajomy z pracy mówił, że w Borei Północnej potrzebują specjalistów takich jak ja. Profil idealnie zgadza się z tym, czego uczyłem się na uniwersytecie. Mógłbym dokończyć naukę i znaleźć tam dobrą pracę. Północna? Na pewno nie chodziło o Boreę Południową? A to nie to samo? Mój ty biedny górniku, szkoda, że cię nie uczyli na tym uniwersytecie geografii. Borea Północna i Południowa są jak dwie zupełnie różne planety. To nie jest zabawne, tato. W porządku, ile pieniędzy potrzebujesz? Dużo! 20 tysięcy! O kurwa! Zobaczę, co da się zrobić. Dzięki, tato, jesteś świetny! I mam... Kurwa mać, mam 48 godzin, żeby to zrobić? Are you fucking serious? Dobra, nie no, pokaż mi wynajem i to od razu. Volvo Brookage, no jedyna osoba niestety, więc... Dobra, wynajmijmy mu to. Kończymy kamerowanie przynajmniej. On pamiętam, że jest częścią Ruchu Oporu i z nim jest też jakiś quest. Później do ogarnięcia, ale najpierw wiadomo... Okamerujemy całe mieszkanko, żeby już mieć wszystko na podglądzie. O, jest nasz pan tutaj, handlarz. Ładnie. Znaczy, już jakieś jego rzeczy tutaj będą, to jest moje pytanie. Nie, raczej nie. Dobra, no po prostu poczekamy, aż się wprowadzi i tyle. Zagadajmy do naszego pana handlarza.
Potrzebuję 15 tysięcy na lek i 20 tysięcy dla syna. Jakbym Shimmerom nie dał biletu, to mógłbym dać synowi bilety i miałbym go już z głowy, nie? No ale że dałem, no to lipa. A, to ciekawe. Sól jest nielegalna, kosztuje za sprzedanie 430. A za kupno pewnie z 10 razy więcej. Co to jest? Środek nasenny, okej. Okay. Raczej mi to niepotrzebne i niech tak zostanie. Dobra, czy ja kogoś zaszantażowałem poza nagraniem? Nie pamiętam. Chyba nie. Zobaczę. A proszę, jednak kogoś zaszantażowałem. Albo to są pieniądze z szantażu, których jeszcze nie zebrałem po prostu. Co jest najbardziej siwe. Dobra. Ta stąd wychodzi. Ta jeszcze nie. A nie, ta też jeszcze nie wychodzi. O, ten niszczy jakieś papiery. Ciekawe. Ale wszystko, że tak naprawdę najlepiej to byłoby ranków szantażować, bo od nich mogę za każdą rzecz po 2000 dostać. Że niestety kniw jest taki, że co oni po tych 2000, które mogę od nich dostać, skoro mogę tylko to robić raz na dzień. Tutaj mogę położyć sól. Sól znaleziona. Zabieramy z pewnością siebie. A, do ranka jeszcze mam to, że jest znawcą win chyba dostępne. Kuźwa, no i akurat wszedł, nie wierzę. Jak miałem sobie to instalować. Ciekawe, czy on coś powie na to, że kurde, będę otwierał w jego obecności mieszkanie. No nie, jednak nic. Dobra. Spoko. To zobaczmy, co takiego tutaj masz przy sobie. Nic ciekawego. Nowa wiadomość i żona coś chce. O, turecki tygielek do kawy. Handle. Piłka nożna. Dobra, i to był chyba fotel sprawdzany. Co jest w stoliku? Belka szkła. Tytoń. Paczka cuksów. List i okulary. Georges Danton. O, panie Alojzy, no pan nie wie, że to jest nielegalne. Ale akurat mi się podoba, gościu sam na siebie po prostu dostarczył dowody, nie? O, to jeszcze muszę kamerę postawić. Okej, okay, książka, puste flaszki. Dobra, tutaj korzystając z okazji dostawimy też trzecią kamerę. Chociaż ona tak trochę na wyraz jest tu potrzebna, no ale... Niech jest. Lepiej niech jest, niż żeby jej miało tu nie być. Szlaflok i room, czyli... Tylko jest dla mnie nic pożytecznego. Wędka, grzebień. Okej, okay, no i jeszcze tutaj ewentualnie. Łuk i strzały. Niebieska koszula. No, to będzie duży raporcik. Czy tutaj jeszcze jest jakieś trzecie miejsce? Nie, tutaj nie ma. Dobra, wiecie co? Tak, bo tutaj jak dostaję questy, to się zapisują te. Przetestujemy, co się stanie, jeśli dwa razy coś ukradnę w ciągu jednego dnia. Zobaczmy. Zwycięzcą tegorocznej Państwowej Loterii Robotniczej jest Leo Gwizdek. 20 lat wiernie służył swojej ojczyźnie, nie łamiąc ani jednego zakazu. To prawdziwa duma naszego narodu. W tym roku nagroda wynosi 100 tysięcy dolców. Pamiętajcie, w loterii może wziąć udział każdy obywatel, którego staż w tej pracy przekroczy 15 lat. Ja pierdolę. Głos prawdy. W loterii mogą wziąć udział obywatele, którzy przepracują ponad 15 lat. Co to oznacza? Że Leo i jemu podobni nieszczęśnicy ciężko pracowali długie lata i wpłacali ogromne sumy na pracowniczy fundusz loteryjny. W 20 lat każdy z nich mógłby zaoszczędzić 40 tysięcy dolarów. Gdzie się podziała reszta pieniędzy? Czy organizatorzy loterii mogliby nam to wyjaśnić? Wątpię. Dzień dobry, Karl.
Kim pan jest? Nowym lokatorem? Znam wszystkich mieszkańców tego budynku, ale pana widzę po raz pierwszy. Nie znamy się, ale mam nadzieję, że z czasem staniemy się przyjaciółmi. Nazywam się George Danton. Czym mogę pomóc? Wiele tobie słyszałem, Carl. Myślę, że jesteś porządnym człowiekiem, godnym zaufania. Dlatego zwracam się do ciebie z prośbą... Z prośbą o prostą, ale bardzo ważną przysługę. Co miałbym zrobić? W twoim budynku mieszka pewien młody człowiek, Wywolwo Brukicz. Czy mógłbyś przekazać mu tę paczkę? Dlaczego sam pan tego nie zrobił? Uwierz mi, mam swoje powody. Poznasz je, gdy już spełnisz moją prośbę. Jest tylko jeden warunek. Nie otwieraj paczki. Próbuję pan wciągnąć w coś nielegalnego? Nie boi się pan, że doniosę o wszystkim do centrali? Strach dzieli ludzi. Zapewniam cię, że naszym celem jest coś zupełnie przeciwnego. Jedyne, co powinieneś teraz wiedzieć, to że za pomoc dobrze ci zapłacimy. Bardzo dobrze. Zgadzasz się? Weź paczkę zanieś do biura, weź przekaż, odrzuć. Weź przekażemy. Dodatkowy grosz zawsze się przyda. Daj mi tę paczkę. Dziękuję, Karl. Odwdzięczymy się. Paczka. Muszę ją przekazać Wywolwonowi Brukiczowi. Akurat gości tu idzie, no ale z nim sobie zagadamy później. Zobaczmy. Póki właśnie ranków nie ma. I uwaga, czy akurat wykracza a propos ranków? Czy się któryś tutaj pojawi? Jest Patryk. No, jest Marek Ranek, niestety. Dobra, bierzemy to. Zobaczmy, co się stanie, jak właśnie podłożę kolejną rzecz. Tylko teraz, czym jak jeszcze nie szantażowałem? Chyba tym krawatem. Więc dobra, krawat. Zabieram. O, dziwo, policja od razu w buta tutaj jest. Z buta wchodzi, ciekawe. Fajnie, że nie było widać, że kurde podjeżdżają. Co ma robić w tym mieszkaniu? Chce pan coś ukraść? Zobaczmy, zapłać grzywnę $500 albo daj w łapę za 350 autorytetu. Zapłać łapówkę, dawaj mu w łapę. Wykonywałem swoją pracę. Biorąc pod uwagę pańskie wcześniejsze zasługi, jestem przekonany, że dokonywał pan tego przeszukania z powodu bezpieczeństwa. Jest pan wolny. No i błano. Cyk, dzida do... Ej, czyli dobra. Raz dziennie albo muszę płacić autorytetem, jak chcę więcej. No ale wolę nie. Bo zakładam, że grzywna też pewnie będzie coraz bardziej rosła z każdą kolejną tą. Z każdym kolejnym wydatkiem. Dobra, czego chce żona? O emigracji Patryka pogadać. Wiedziałeś, że Patryk chce wyjechać za granicę? Jezus, to my gadaliśmy. Wiedziałaś, że Patryk chce wyjechać za granicę? Tak, powiedział mi. Bardzo się przejął tym, że musiał porzucić naukę. Co ty myślisz? Powinniśmy mu pomóc? Na samą myśl boli mnie serce. Jeszcze zabiją go na granicy. Biedny chłopczyk. Zastrzelą go jak psa. Próbowałam wybić mu to z głowy, ale nie chciał mnie słuchać. Aha, dobra, czyli to nie jest to. Zakupy, czyli pewnie to, tak? Karl, kup radę do domu. W końcu jesteś zarządcą budynku, prawda? Wszystkiego muszę się dowiadywać przez telefon. Aha. Fajnie. Dobra, no to poszantażujmy. Mam tylko nadzieję, że dobry przedmiot na ranku wydałem, no bo jednak wolałbym, kurde, tego nie spieprzyć. Tak, o! Czekaj, cyk, do Wywolwo jeszcze. Telefon dzwoni, dobra. Tu musimy odebrać. Nie chcę zapytać o nic. Chcę odebrać fonka. Halo, tu Karl Stein, z kim rozmawiam? Z pewnością słyszę panu Państwowej Loterii Robotniczej, prawda? Jest zwycięstwa Leo Gwizdek, szuka mieszkania. Chcemy, żeby udzielił pan temu szczęściarzowi schronienia. Dlaczego tak wam na tym zależy? Kim jesteście? Jesteśmy życzliwymi ludźmi. Pan Gwizdek wkrótce będzie musiał zmierzyć się z 1000 pokus. Za każdym rogiem czaić się będą na niego bandyci i oszuści. Chcemy mu pomóc. Jak już się wprowadzi do pana budynku, musi go pan przekonać, aby zainwestował w wygraną w naszą firmę. Nasza firma, Mrogi i Kopyta, zajmuje się rozwojem technik, reprodukcji i chowu zwierząt hodowlanych. Pomagamy rolnikom zagospodarować każdą część ubitego zwierzęcia. Nic się nie marnuje. Wysyłamy mięso do sklepów, skóry do szewców, a z reszty robimy naszą firmową galaretkę. Galaretkę?
Nie lubi pan galerety? Jakby to powiedzieć... Ostrzegam pana, każdego, kto stanie na naszej drodze, przerabiamy na galeretkę. Nasza galeretka stanie się wkrótce daniem narodowym. Pana zadaniem jest przekonanie Leo Gwizdka, że przyszłość należy do naszej galerety. Gwizdka? Gwizdek? Tak, nie wiem, kto by myślał takie nazwiska, to jakieś niepoważne. Proszę przekonać go do inwestycji wygranej w rogi i kopyta. Jeśli się to panu uda, otrzyma pan pokaźną część tej sumy. Aha, dlaczego? Węższe kłamstwo. Dobra, remoncik pod piątką w takim razie. Dwie kolejne kamerki. Ale dobra, zanim go tam kurde ten, zanim tam pójdzie, no to najpierw profile i szantaże. Czyli tak, profil, tutaj będzie Wywolwo, ziomek mieszkający, on mieszkał pod czwórką zdaje się, mieszka sam, z zawodu jest studentem, no i tutaj aż 8 informacji. Pakujemy, to tysiak powinien być co najmniej. 1700, ładnie. To jest bardzo błędna nagroda. No i teraz jeszcze szantaż. Czyli tak, czy na niego coś mam? Na niego jeszcze nie mam nic. Ale kto wie, może coś dostaniemy. Czyli tak, na niego nie mam nic, ale na ranku mam aż 2 rzeczy. Czyli tak, najpierw rozsaranek, czyli właśnie sól z dnia 14, dyrektywa 6056. Pani mieszka pod trójką i mieszka. Mieszka z Dorosy to kieruje, ale. Dalej nie sprawdziłem, czy jak to tak zamienię, to czy się coś steguje, no ale szczerze nie powinno. No ale kto to wie. Teraz ranek, mieszkający pod trójką, złamaliście tą dyrektywę z tego dnia. Cyk. Jeszcze raz, ranek, trójka i tutaj właśnie, kiedy są te krawaty, to jest 6051 z dnia 11 września. Jeszcze raz, 11, 6051, tak? Tak, trójka i tym razem rosa ranek, cofnij. Podstaw, pyk, nie raport, tylko profil, bo musimy do ranka dodać jeszcze to, że lubi sobie popić. Ranek, zamieszkujący trójkę, jest to ziomek, mieszka z Rosą Ranek, z zawodu jest pracownikiem archiwum, pięknie. Dobra, i zobaczmy. Czy teraz tak, najpierw tutaj zdzidować, żeby właśnie już być pod tym mieszkaniem, jak on się tu będzie wprowadzał, nie? Zasiedlenie. Wylajmi. Tam był tokarz. Czy był? On jest tokarzem, z tego co zauważyłem. Oj, bueno, pani Doro. Kolejna nielegalna rzecz. A ja właśnie jeszcze muszę tego szpaka zaszantażować, właśnie o to. Dobra, dajmy jedną kamerkę tutaj. Jedną kamerkę tutaj. Tu czy tutaj jedna? Dobra, dajmy z tej strony. Okej, nice! To mi się nawet mi się udało, kurde. W sensie nie dostałem w ogóle kary za to, a jeszcze... Jeszcze w ogóle minąłem się z gościem, także super. Dobra, Wywolwo wyszedł, tu chyba stoi, dokładnie. No to teraz do niego pójdziemy, o szantażyk. O też, myślę o sól też. To na niego soli jeszcze nie zbierałem, także proszę bardzo. Zabieramy to z powrotem, chowa mi to. I tutaj mamy na ziomeczka, że lubi palić. Dobra, i kolejne szantaże w takim razie.
O, Gwizdek ma do nas gesta. To za chwilę to wykonamy. Tylko najpierw jeszcze właśnie ta akcja z szantażami, czyli tak... dobra, no nie, to niech poczeka jeszcze, aż ogarniemy. Tutaj szantaż do szpaka. Złamaliście dyrektywę numer 6052 z 12. To płać albo wpierdol od władz się będziesz próbował. Teraz to. Cyk. Okej. Dobra, tutaj wszystko spełnione, czyli jeszcze na płytę ich mogę ewentualnie zaszantażować i na tego. Na płytę i na... Kurde, coś tam jeszcze mam, ale nie pamiętam co. Dobra, i teraz tak, to jeszcze raz. 60, 52, 15. Tutaj jest pod jedynki. Cyk, 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 cyk. Dziękować. No i pięknie. Dobra, tam gościu widzę poszedł w cholerę. Dziduj, dziduj. Kurde, akurat poszedł, ale idzie do siebie czy na dół? Do siebie, to idziemy tutaj. Siema, mordo. Dzień dobry, mam na imię Karl i jestem zarządcą budynku. Wywolał Brukiewicz, student. Dobra, myślałem, że coś my zaczniemy, ale nie. To głupi mi wybrał mi mój ojciec. Namawiała na mnie wolo, ale to też mi się nie podoba. Dowiedz się, co to oznacza, no nie dowiemy się. Nawet jakbym mógł się dowiedzieć, to nie wiem, czy warto by było. W uniwersytecie. Co pan studiuje? Biochemię. Uniwersytet jest świetny i w ogóle. Tniemy żaby i mieszamy je z różnymi chemikaliami, aż breja zaczyna wrzeć i dymić. Widzę, że przyjąć studiów niespecjalnie pana zachwyca. Po prostu nie rozumiem, jak krojenie żaba sprawić, że stanę się człowiekiem, który zmieni świat na lepsze. Zapytaj od Antona. Ratował mnie. Nie mogę powiedzieć nic więcej, ale bez niego moje życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Okej. Okay. No i przekażmy paczkę. Poproszono mnie, abym przekazał panu tę paczkę. Wspaniale. Danton nie mylił się co do pana. Proszę, pańskie pieniądze. To znaczy, że za kilka dni się wyprowadzę. Pora na wielkie czyny. Nice, 3000! To nie tak mało. Okej. Okay. Tutaj mamy 6000. Czyli już mnie stać w sumie na syna i wypadałoby to zrobić, jeśli chcę to progresować dalej. No dobra. Nie chcę przeszukiwać, chcę do syna zagadać. Tylko musiał stąd wyjść najpierw. Tutaj namów tego, to mam 5000. Kurde, będzie ciężko z tym lekarstwem dla córki, no ale... YOLO. Dobra, pogadajmy. Dzień dobry, mam na imię Karl i jestem zarządcą tego budynku. Proszę przyjąć moje najszczersze podziękowania za przyjęcie mnie pod swój dach. Nazywam się Leo Gwizdyk, spędzę tu kilka dni, podczas których będę załatwiał ważne sprawy. Co pan sprowadza do Helmer? Po raz pierwszy w moim długim i niemocnym życiu dopisało mi szczęście. Wygrałem w loterii robotniczej i przyjechałem na uroczystość przekazania nagrody. Pogadaj o loterii. Na co zamierza pan wydać pieniądze z wygranej? To trudne pytanie. Niedawno spadł dom mojej siostry. Razem ze swoją rodziną mieszka blisko linii frontu. Chcę im pomóc i sprowadzić ich tutaj. Sam nie dam rodziny. Moja rodzina to koledzy z pracy. Kupię sobie nowe buty robocze i skrzynkę na narzędzia. Kupuję też prezenty dla siostrzeńców i siostrzeńc. Znalazłem sklep, w którym można kupić miodowe koguciki i żurawiny z cukrem. Świetny pomysł, też uwielbiam żurawinę. Tylko niech pan pamięta, że można kupić jedynie dwa opakowania naraz. Dwa opakowania? A to nic, przyda się kilka razy. Tyle tam teraz barek z węglem. Piękny widok. Czy nie tak właśnie wygląda szczęście? Kolego, masz dziwną definicję szczęścia. Zapytaj o miasto.
Co pan myśli o naszym mieście? Bardzo mi się podoba. Tyle w nim fabryk. Można chyba powiedzieć, że Helbert to miasto kominów. Zwiedzałem dzisiaj fabrykę elektronarzędzi. Można by się chyba zjadał przyjść. Zwiedzam dzisiaj fabrykę elektronarzędzi. Można by się u was wiele nauczyć. Naprawdę uważa pan, że taka liczba fabrycznych kominów to coś dobrego? Oczywiście. Skoro leci z nich dym, to znaczy, że fabryki działają. A działające fabryki to pracujący ludzie, bogaty kraj i pewne życie. Czy potrzebuje pan czegoś? Potrzebuję pana pomocy. Jutro muszę pójść do administracji i uroczyście wręczę mi tę nagrodę. Jestem prostym człowiekiem pracującym w fabryce. Nigdy nie posiadałem garnituru. Kupiłem wczoraj elegancki garnitur w sklepie z akcesoriami pogrzebowymi, ale nie mieli tam krawatów. W sklepie wielobranżowym też ich nie było. Czy pomoże mi pan znaleźć krawat? Obojętnie jaki. Nie mam już sił na chodzenie po sklepach. Spróbuję coś wymyślić. Bardzo mi pan pomoże. Zapłacę panu za fatygę. No, w teorii to mamy krawat, no ale to jest krawat, który jest nielegalny. O, panie Keller, jak miło. Masz pan może krawat, ale taki... darmowy? Znaczy darmowy, taki... niedrogi? O, nawet, że ma. Fajnie. Tutaj szybko do synka, zanim się skończy, kurde, ten quest od niego. Tak, papa? Zdobyłeś pieniądze? Musisz po... Co? Jak nie? Przecież chciał gdzie... A nie! Jest z nią cię o 20 tysięcy! To nie, to lipa! Tutaj, kurwa, 300. To się nawet nie zwróci mi kosztów, za ile to kupiłem. Jakbym to jeszcze od razu zrobił, no to bym to miał, ale to trochę potrwa z tego, co widzę. Kurde, 1500 autorytetu, no to jest niemało. Ale nie, no nie ma szans, nie uzbieram tych 20 tysięcy. Ale kto wie, może się uda syna utrzymać przy życiu do czasu, aż sam to ogarnę. Dobra, no to skoro nie mogę syna wysłać za granicę, ani za darmo, bo nie użyłem biletów, nie mam biletów, o które dałem Shimmerom, ani nie ma nic takiego, no to kupmy w takim razie ten lek dla Marty. Proszę lekarstwo. Oto pani skliby śpiliny. Proszę was, zajrzeć do mnie swoją żonę. Mam nadzieję, że córka poczuje się lepiej. Zagraniczny lek dla Marty. Cyk, pan szpak zdało się, kurde, nie stegował. O! O! Okej. Syn się wyprowadził, co jest? Dobra, to się nie udało. Rachunki nie ma nic. Halo? Oj, cyk, panie Ranek, no nieładnie tak. Co jest? What? Po co on tam poszedł? Dobra, czekaj, dajemy ten lek już szerzące. A kurde, radnie sprawdziłem, czy ma. No dobra, nieważne. Wracają o leku. Błagam cię, Karl, zdążasz to lekarstwo! Wspaniałe wieści, Anno! Zwariowałeś? Marta ledwo stoi na nogach! Przyniosłem lek dla Marty, zdobyłem Liber Spirit. Aniu, patrz, przyniosłem czystego ducha. Naprawdę? Przepraszam, Karl, myliłam się co do ciebie. Nasza córeczka wreszcie wyzdrowieje, muszę jak najszybciej podać jej ten lek. No i pięknie, załatwione. Tutaj przynieś radio, tutaj namów i zdobądź krawat. Okej, okay. Nie podoba mi się to, co tam się kurde od Janie pawiło, nie? Dobra, ten śpi, no to możemy poczekać w sumie. O kurde, rankowie się wyprowadzają! Kurde! Myślałem, że się uda. Okej, ej! Nie gadajcie, że syn nie żyje!
Nowy rachunek. Obywatel Marek Ranek poinformował nas o próbie przekupstwa urzędnika państwowego. Uzyskaliście nielegalny dostęp do zarchiwizowanych dokumentów Shimmera. Zadajcie Ukrainie upomnieniem oraz grzywną. Marek, ty stary skurwysynu! Cyk, wyvolvo. O, na niego mam już dwa na szantaż. Dobra, Ranek, jak chcesz się tak kurwa bawić, to się zabawi. Fuck, gdzie ja to przewin... Gdzie ja to... Co ja wybrałem teraz? Nie wiem. Okej, okay, paku... Dobra, czekaj, bo muszę mieć coś wcześniej. O, Francja Elegancja, właśnie, to będzie to. Kurde, bo wybrałem losowy zapis i za daleko poleciałem. Jeśli chodzi o wsteczny. Dobra, no niestety nie uda mi się zrobić tego, tych dalekich krajów. Uszanowanko, kup lek. Dziękować. A i przy okazji kupimy też ten krawat. Dajmy go tutaj niżej kawałek. Cyk. Dobra, Francja Elegancja już ma to przyjęte. Ranek, ty stary paściarzu! Jest tutaj? Nie ma typa, dobra, super, no to otwieramy w takim razie. Okej, okay, teraz on się wyprowadza, widzę. Jedną kamerę mogę tylko postawić, no ale trudno. Cyk. A ty właśnie czekaj, pogadajmy. Poznaję o krawacie. Znalazłem dla pana zielony krawat. Podoba się panu? Jak najbardziej, dziękuję panu. Mam nadzieję, że 300 zł... Jezu, złotych. Mam nadzieję, że 300 dolarów pokryje pana wydatki. No nie, stary, nie pokryje. I cyk, kolejny dowodzik na pana szpaka. Tego już wiadomo, nie mogę na niego wykorzystać po raz kolejny, no bo... Niestety, ale... Dwa razy się nie da kogoś zaszantażować i wiem, próbowałem poza nagraniem na jednym czytaniu save'a. Dobra, musi mi się zaś nagrać ten ranek na tym, nie? Musi mi się zaś nagrać, bo to byłoby najlepiej wykorzystać. A czekaj, tutaj nie dałem tej... Nie dałem żonie tego leku. Aha, dobra, to oni już się pakują. Ty, dobra, to czekaj. To jeszcze to raz w takim razie. Dobra, jabłko mogę w sumie dać, bo jabłka, pomimo iż są nielegalne, to są jednak tanie. Więc jabłko tam mogę poświęcić w zamian za... Za tego. W zamian za... W zamian za dostęp do tego. Boże, za dostęp, w zamian za pozbycie się ranka. O to mi chodzi. Tutaj kupujemy leki. Super. Czekaj. Czy uda mi się kupić jabłko i tego za jednym zamachem? Zobaczmy. 480 i... 100. Tak, dobra, wystarczy. Kupmy takie zielone. Kurde, tato śpi. Ty, wait, ja mam coś... No może ja już na niego coś mam teraz. Tutaj nic. Też nic. Czyli dobra, niestety to jest totalna losowość a propos tego, jak on się... Jak oni się tutaj striggerują z pakowaniem i tak dalej. Tutaj ci przyjeżdżają. Dobra, czy on idzie... Czy oni się już pakują znowu? Chyba tak. Ja. Okej. Dobra, to jeszcze to raz. Czy ktoś jest w tym mieszkaniu? Czy nie? Ja nie będę płacił tych 3000, jeszcze mnie posrało. No
jest panna Ranek, czy tam pani Ranek, bardziej niż panna. Oj, pyk! Dziękuję! No i od razu raporcik piszemy. Przecież wolałbym to na Ranka napisać niż na Rankową, no ale już mamy na nią. Rosa Ranek, zamieszkująca trójkę, naruszyła, to jest jedna z tych w ogóle pierwszych dyrektyw. Dyrektywa tutaj gdzieś... Żeby, no z pierwszych tutaj ta wcześniej, ta dalsza, o. Naruszyła dyrektywę 6052 z 12. Cyk, cyk. Na niego jeszcze nic nie mam. Cyk, pięknie. Kolejny dowodzik. O, jest pusto, zajebiście. To ja bym tutaj... Okej, dobra, nie jest tak całkowicie pusto, no bo jednak baba, bo ona, boże, baba, jednak ona tu jest. O, ale Ranek jest tutaj, też chcę poczytać. Dobra, puśćmy to na przyspieszenie. Czekaj ta. Stop. Kuplek, tak. Córka, czy boże, córka, żona, stój. Porozmawiaj o leku. Daj lek. Dobra. Proszę bardzo. Dobra, Ranek sam się raczej nie wyniesie, tak mi się wydaje. No ej, jest nielegalne posiadanie broni, a widzę, że, ma, że się bawi bronią. No halo. Czemu nie mogę, kurde, go... Czemu nie mogę tego mieć jako dowód? Trzymamy nowy rachunek. Ranek, ty kurwo pierdolona! Dobra, widzę, rachunku się niestety nie pozbędę, no ale dobra, przynajmniej mogę się pozbyć samego Ranka, zanim się on stąd wyniesie. Razem z tymi wszystkimi szpargałami, więc dobra. Na Ranka, raporcik. Ranek, zamieszkujący trójkę. Złamał tą dyrektywę z tego dnia. Zabierać mnie go stąd. Obywatel... Co? Obywatel objęty państwową ochroną. Are you fucking serious? Mam to chociaż? Mam to. Dobra, to chociaż zaszantażuję o to. Do Ranka. Pod trójką złamaliście tą dyrektywę. Cyk, cyk. Przecież tak mi się przysłużysz, Plukwo. Pewnie będzie ostrzeżenia a propos tych, nie? O, alarmowe. To Ministerstwo Porządku. Towarzyszu Karl, mamy dla was złe wieści. Wasz syn, Patrick Stein, wziął udział w napadzie na bank centralny i został zabity przez policję. Nasze kondolencje. Ponieważ wasz syn był nieletni, zostaniecie obciążeni grzywną w wysokości 5000 dolarów, która pokryje wyrządzone przez niego zniszczenia w banku centralnym. Zgodnie z decyzją numer 754 zostaliście zwolnieni za defraudację publicznych środków. Co? Czemu? Wszyscy mieszkańcy ulicy przyszli zobaczyć, jak policja wrzuca Karla do swojego wozu. Twarz pokrytą miał krwią, a przy pasie, gdzie dotychczas wisiał pęk kluczy, pojawiła się dziura. Powstała, gdy policjanci zerwali go razem z kawałkiem materiału. Nawet w obliczu gorzkiego końca swojego krótkiego żywota, Karl zastanawiał się, co się stało z jego rodziną. Nikomu z rodziny Karla Steina nie było dane dożyć końca tego roku. Okej, okay, no to jedno z zakończeń, widzę, odblokowałem. To dość chujowe. No ale przynajmniej dość intrygujące zarazem. Oh boy, oh boy. Okej, okay, czyli tak, Ranka się nie pozbędę w sposób kurwa normalny. Dobrze, ale jaki to jest kurwa chuj jebany. Ja mu tak ładnie po przyjacielsku whiskacza przyniosłem, a on kurwa mnie zgłosił do ministerstwa i nałożyli mi grzywnę kurwa 3 patyków. Za kurwa chuj. Dobra. Czyli widzę, Shimmerów lepiej było wydać chyba ministerstwu.
No nic. Dobra. Na razie zakończymy w tym momencie ten odcinek. Nie kończymy jeszcze serii. Ja chcę przejść serię w całości. To, że dotarliśmy do zakończenia jakiegoś tam, to jest osobna kwestia. No wiadomo, akurat są zakończenia, do których warto dojść, a są takie, do których nie warto dojść. Jednym z nich jest właśnie to, które przed chwilą widzieliśmy. Plus to jest jakaś jeszcze w ogóle ćwierć gry, tak mi się... nawet nie ćwierć gry, więc tym bardziej nie chcę tego jeszcze tak oficjalnie skończyć. Ode mnie więc póki co w tym materiale to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. W kolejnych odcinkach zagrajmy w Beholder, czy tam Beholder. No i kto wie, może akurat w kolejnym odcinku pójdzie mi z tym ciut lepiej. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!